We are in Moguer area in Huelva province, and now we are visiting a crop of blueberries. In this case, a variety Ventura. Znajdujemy się w prowincji Huelva na plantacji borówki. Jest to odmiana Ventura. In this crop, what we've been doing is to use Delta technology on the root via the irrigation, doing applications at first of Delta calcium. Stosujemy tutaj deltę, technologię delty w fertygacji. Dose is the 5 liter, yes? Yes, 5 liters per hectare. And then we switch to delta potassium. And after 5 applications, we move back to delta calcium to improve the quality and the yield again. So you start with 5 delta calcium and 5 delta potassium and then back to delta calcium. Czyli delta została tutaj zastosowana pięciokrotnie, delta wapniowa, wraz z ruszeniem wegetacji. Ona miała wpływ na powstawanie korzeni. Później było przejście do delty potasowej, kolejne 5 zabiegów po 5 litrów, no i po tych kolejnych 5 zabiegach był powrót do delty wapniowej. The reason to use delta potassium is because at that period the flowering and the fruit setting is very intense and the plant is having a high demand on potassium. Powodem, dlaczego zastosowana została delta potasowa, to zwiększyć kwitnienie, intensywność kwitnienia, a przez to intensywność zawiązania. And your last sentence is the last sentence is that we are using here potassium, or we have been using here potassium because the demand of potassium at the beginning of the fruit setting is important. Is podczas tworzenia się owoców bardzo ważne jest uzupełnienie rośliny w potas. Also, in this crop, we have used Biogal, several applications at 1 liter per hectare, and the extras at 1 liter per hectare also, to improve the quality and the post-harvest period. Czyli tutaj zostały zastosowane produkty takie jak Biogal i Extras po to, żeby wpłynąć na jakość owoców. And the result you can see in this production, very good production and very good quality on the fruit. How many kilos per plant? They are trying to achieve 5 kilos per plant. And how years old is this plant? This is 2 year old. Czyli ma plantacja jest dwuletnia i właśnie w drugim roku uzyskujemy 5 kilo owoców z jednego krzaka. What is they said about the problems that you have in the last year? What was that? The problem was that the fruit was not firm enough, and a lot of fruit was deformed and not deformed? Yes, and soft. Yeah. Czyli w zeszłym roku mieli dużo problemów z mięknięciem owoców i owoce były zdeformowane. But last year you don't use delta. But and this year with our full program we corrected and we improved the quality in this crop. W tym roku zaczęto stosować technologię delty, Xtresa i Biokalu i dzięki temu wyeliminowano problem mięknięcia owoców.